Wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku ustawy o ZUS-ie dla małej działalności gospodarczej jest ogromnym sukcesem, ale nawet nie ze względu na to, że obejmie około 200 tysięcy prowadzących działalność gospodarczą, głównie jednoosobowych firm, i im troszkę ulży przy składce, czyli obniży tą składkę i dostosuje do możliwości finansowych, ale także jest ogromnym sukcesem, ponieważ pierwszy raz od 1989 roku został obalony dogmat ryczałtowego ZUS-u jako niewzruszalnej zasady przy prowadzeniu działalności gospodarczej. To jest oczywiście pierwszy krok, ponieważ dalej pozostaje problem powiązania składki z dochodem. Dzisiaj ktoś może nie zarobić nawet na ten 1300 zł, a składkę musi odprowadzić. Ja proponowałem i proponuję nadal, żeby zastosować, przede wszystkim rozpocząć dyskusję i zastosować warianty, takie jakie są na przykład w Anglii czy w Niemczech. W Anglii składka jest dostosowana do możliwości płatniczych, do dochodu. Ja przypomnę, że dla takiego małego przedsiębiorcy w przeliczeniu z funtów na złotówki do dochodu 2800 zł składka wynosi 60 zł. No, taką wysokość każdy by zapłacił, no ale pada kontrargument, że przy takiej wysokości to się nie nazbiera pieniędzy na to, na wypłaty przyszłe, na swoim indywidualnym koncie. Ja się z tym zgadzam. No, Anglia jest bogatszym krajem, ten system tam działa dużo, dużo dłużej niż w Polsce, no ale to wtedy mówię, zastosujmy system niemiecki, a w Niemczech jest pełna dobrowolność dla przedsiębiorcy. Pracownicy mają obowiązek być ubezpieczeni, a przedsiębiorca, jeśli chce i może zapłacić składkę, to ją płaci i ma emeryturę, albo jak nie chce i nie może, albo nie może zapłacić, nie płaci i tej emerytury nie ma. I wydaje mi się, że naprawdę trzeba zacząć na ten temat dyskutować, bo dlaczego mamy utrzymywać sytuację, w której państwo nie daje człowiekowi, swojemu obywatelowi możliwości normalnej pracy na utrzymanie siebie i rodziny. Dzisiaj trochę problem jest złagodzony, bo mamy niższe bezrobocie, ale jeszcze kilka lat temu, trzy lata temu, to ludzie, zwłaszcza z małych miast i wiosek, nie mieli żadnej perspektywy na utrzymanie rodziny, no bo pracy tam na etatach nie było. No i musieli się zajmować, jeśli nie chcieli być żebrakami albo pracować w szarej strefie. 700 tysięcy osób nadal, tak jest szacowane, pracuje w szarej strefie. Więc jeżeli chcieli normalnie utrzymywać swoją rodzinę, no to musieli zakładać firmy. No a państwo im mówiło, dobra, nie interesuje nas, ile ty zarobiłeś, nie interesuje nas, czy wykarmiłeś rodzinę i zostało ci na tą składkę ZUS-owską, czy nie, masz zapłacić już. To jest niesprawiedliwe. Jak przyjechali kiedyś do mnie przedsiębiorcy niemieccy na posiedzenie zespołu, kiedy jeszcze nie byłem rzecznikiem, a pracowałem w Sejmie, to byli zdumieni, wręcz nie mogłem im wytłumaczyć, dlaczego państwo nakazuje zapłacić jakąś daninę, kiedy przedsiębiorca na tą daninę nie zarobił. Największym problemem małych i średnich przedsiębiorców, głównie małych, jest ryczałtowy ZUS. W Krynicy trzy razy jechałem taksówką, za każdym razem pytałem taksówkarza, co jest problemem, i padała odpowiedź: ryczałtowy ZUS. Więc chcąc się pochylić nad tymi problemami, powinniśmy, idąc już za tą ustawą o ZUS-ie dla małej działalności gospodarczej, rozpocząć dyskusję, jak reformujemy dalej cały system, jeśli chodzi o ludzi, którzy prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą.